13 niedzieli zwykłej i na właśnie tę niedzielę, Ewangelia daje nam piękny opis, dość obszerny, który mówi nam o tym, jak bardzo wiele osób, wiele ludzi przychodziło do Pana Jezusa i bardzo chcieli wsłuchiwać się w dobrą nowinę i doświadczać też Bożej mocy. Do Pana Jezusa przychodzi właśnie przewodniczący synagogi, który ma córkę, bardzo ciężko chorą, umierającą córkę i prosi Pana Jezusa, żeby mu pomógł, żeby ją uzdrowił. I Pan Jezus chce mu pomóc i idą do domu tego przewodniczącego synagogi i nagle niczym w scenariuszu filmowym, tak jakby ta historia zostaje na boku, bo nagle pojawia się kobieta, która bardzo mocno do przodu przepycha się przez innych, żeby dotknąć się Pana Jezusa i kiedy Go dotyka, doświadcza uzdrowienia. Wtedy opowiada wszystko Panu Jezusowi. Ta kobieta jest chora, cierpi na, jak mówi ewangelista, na upływ krwi. Ona kilkanaście lat, 14 lat była chora na tę dolegliwość. Możemy się domyśleć, że chodzi tutaj o jakąś chorobliwą sytuację dotyczącą menstruacji, kobiecej dolegliwości. I problem tej kobiety to nie tylko był problem jej cierpienia i tej sytuacji chorobowej, ale w kulturze żydowskiej to był problem również tej natury, że ona była uznawana jako osoba nieczysta. Oczywiście nikt na zewnątrz nie wiedział, że ona jest w takiej sytuacji, ale ona sama wiedziała. Ona wiedziała, że nie wolno jej w takiej sytuacji obcować z innymi, dotykać innych. I zobaczcie, ona jest tak zdesperowana, ona potrzebuje takiej pomocy, że już na nic nie patrzy. Ona się po prostu przedziera przez tych ludzi i dotyka się Pana Jezusa. Tak bardzo potrzebowała Jego interwencji. Po uzdrowieniu tej kobiety wszystko wraca z powrotem w tym naszym scenariuszu do drogi, którą Pan Jezus pokonuje do domu przewodniczącego synagogi. Idzie do tej umierającej dziewczynki i tam, kiedy dochodzą na miejsce, okazuje się, że dziewczynka umarła, że już jest za późno. I tam Pan Jezus wypowiada bardzo piękne słowa, bardzo znamienne. Pan Jezus mówi, dziewczynka nie umarła, tylko śpi. Tam się wyśmiewali z Niego. Ale ciekawa rzecz, że Pan Jezus właśnie, kiedy dotyczy sprawa śmierci takiej biologicznej, ktoś, kto kończy swoją ziemską wędrówkę, to Pan Jezus właśnie mówi, że ten ktoś śpi, jeżeli umarł. Pan Jezus, kiedy mówi o śmierci w swoim nauczaniu, w głoszeniu dobrej nowiny, to mówi o sytuacji znacznie dramatyczniejszej, bardziej strasznej. To jest ta sytuacja, kiedy człowiek tak naprawdę pozbawia się Królestwa Bożego, pozbawia się pełni życia, pełni szczęścia, tego Bożego życia. Wtedy Pan Jezus mówi o śmierci. Tutaj w tym przypadku Pan Jezus mówi, że dziewczynka zasnęła. Niemniej jednak w tej kulturze z kolei Panu Jezusowi nie wolno było dotykać nie wolno było dotykać zmarłego. Wówczas zaciągało się również rytualną nieczystość. I Pan Jezus na nic nie zwraca uwagi. Pan Jezus bierze tą dziewczynkę, dotyka, jak mówi Ewangelia, i wskrzesza ją. Dziewczynka nagle wstaje i zaczyna normalnie funkcjonować. Pan Jezus nie mógł zaciągnąć rytualnej nieczystości, bo już nie mamy do czynienia z osobą zmarłą, ona żyje. Takie Pan Jezus cuda robi w życiu człowieka. Niech ta Ewangelia może nas nauczy takiego spojrzenia na naszą codzienność, na nasze życie, bo być może my tak za bardzo się wykrwawiamy w tym zabieganiu naszym, w tym staraniu się o te sprawy przyziemne, o te sprawy ludzkie, które niemniej jakby nie patrzeć, są ważne, ale może za bardzo się nimi przejmujemy, może za bardzo w nie wchodzimy, może za bardzo one są dla nas ważne, zostawiając przy tym to, co jest najważniejsze gdzieś na boku. Może Pan Jezus chce nam powiedzieć, że bardzo pragnie, abyśmy się Go dotknęli, abyśmy w tej swojej słabości, tej swojej nieczystości, w tym naszym wykrwawianiu się, może Mu zaufali i tak bardzo się do Niego przybliżyli, mimo wszystko, żebyśmy przegarnęli to, co wokół nas, od Niego nas ogranicza i dostali się do Niego, aby doświadczyć Jego mocy, po to, żeby On nam naprawdę tak powiedział ze swoją mocą, talita kum, mówię Ci, wstań, weź się, dźwignij z prochu tej ziemi i zobacz, co mam Ci do zaoferowania. Zobacz, jak cudowne jest Boże życie, jak wiele chcę Ci dać.
pełnia życia. Niech Pan Jezus, który chce nas otrząsnąć i z tego uśpienia, z tego naszego obumierania tutaj na ziemi, chce nas wprowadzić do pełni życia, żebyśmy tego mogli doświadczyć. Talita kum. Niech On nas podnosi.